Siemanko, witam was w kolejnym odcinku Zęgi na Tor. Mam nadzieję, że pierwsza odsłona wam się podobała, więc nagrywamy drugą, która będzie równie ciekawa i będziecie wracali do nas na kolejne. Maj jest dla nas miesiącem bardzo przykrym, bo straciliśmy naszego kolegę z toru, Krystiana Rępałę. Jest to trudny moment dla nas wszystkich tak naprawdę, bo jeździliśmy razem, ścigaliśmy się razem. To jest dosyć takie uczucie, które można porównać do uczucia, jakby się straciło kogoś bliskiego, bo mimo, że może nie byliśmy jakimiś bliskimi kumplami, znajomymi, nie spędzaliśmy ze sobą jakoś czasu, to na tym torze się spotykało, zawsze się rękę podało, parę zdań zamieniło, więc się znało chłopaka, szkoda, że nie ma już go z nami i że ten wypadek w Rybniku, który miał miejsce, był aż tak przykry w skutkach, że musiał Krystian od nas odejść. Chciałbym, żeby takich wypadków nie było, ale żużel niesie za sobą wiele też ryzyka i te upadki niektóre, no niestety, no trzeba ponieść za nie no tą cenę najwyższą, więc Krystian, pamiętamy na pewno, nie zapomnimy o tobie, zawsze będziesz w naszej pamięci jako super zawodnik, młody, perspektywistyczny, fajnie rozwijający się, który tak naprawdę mógł osiągnąć bardzo dużo. W maju zaczęliśmy od meczu wyjazdowego w Zielonej Górze. Ten mecz zakończył się wynikiem 50-40 dla gospodarzy. Z tego co pamiętam, bo to już było jakiś czas temu, no to samych faktów, co się działo w trakcie meczu między wyścigami i tak dalej, no to już mi trudno o nich wspominać, ale wiem, że to był bardzo trudny mecz. Gospodarze nam naprawdę w pewnym momencie dosyć daleko odjechali, ale udało nam się w końcówce troszeczkę do nich dojechać, ale mimo wszystko ta strata jest, uważam, że za duża. Po zeszłym sezonie jesteśmy przyzwyczajeni do tych wyników takich, że a jak już przegrywamy, to nas tyka, jak wygrywamy, to prawie wszędzie, ale no ten sezon jest znacznie inny, jest dużo trudniejszy. Mówią, że drużynowy mistrz Polski, no to z reguły na drugi rok ma wszystko pod górę, wszystko idzie krew z nosa, do tego rzadko kiedy komukolwiek udaje się ten tytuł obronić. My, wygląda na to, że też się z tym zmagamy i ta pasa drużynowy mistrza Polski No nie jest najlepsza, ale nie składamy broni, walczymy. W Zielonej Górze się skończyło wynikiem 50-40. Ja skończyłem te spotkanie z punktami 9 plus 1 bonus, więc jestem całkiem zadowolony, bo z reguły w tym sezonie wszystko układa się tak w miarę fajnie, że te wyniki są zbliżone do dwucyfrowych albo nawet uda się tą granicę przekroczyć, więc cieszę się, że to w miarę tak wszystko równo i stabilnie no idzie do przodu. Fajne zawody, druga runda Speedway BSPR w Landshut w Niemczech, na niemieckiej ziemi, więc tor, który tak naprawdę nie znałem do tej pory, nie miałem okazji na nim startować, na nim jeździć, więc było to coś dla mnie nowego. Zajęliśmy tam trzecie miejsce, ja zdobyłem 9 punktów, więc stanęliśmy na podium, byliśmy zadowoleni, tym bardziej, że w Speedway BSPR jadą naprawdę silne, mocne ekipy, między innymi Monster, Fogo. Fogo wygrało właśnie, więc nie było lekko, nie było łatwo. Nikt na nas tak naprawdę nie stawiał tak do końca. Każdy trzymał za nas kciuki, oczywiście, ja wiem, ale na poważnie nie traktował nas jako drużyny, która jest w stanie pokusić się o zwycięstwo, czy nawet stanąć na podium. Nam się to udało, więc wróciliśmy z tych zawodów zadowoleni, bo tak naprawdę braliśmy to, co nam los tak jakby dawał. Więc drugie miejsce całkiem satysfakcjonujące. Ja tam no fajnie jechałem, no to cieszę się, że się udało na tym podium stanąć, tym bardziej, że tak jak mówię, zawodnicy byli z górnej półki.
W maju też strzeliło nam 20 tysięcy followersów na Facebooku, 10 tysięcy na Instagramie, więc cały czas idziemy do góry, do góry, do góry, więc mam nadzieję, że będzie Was jeszcze więcej. Robimy, staramy się, walczymy tutaj, żebyście mieli jak najwięcej nowych materiałów, nowych rzeczy, nowych informacji, więc liczymy, że coraz prężniej będziecie nas tutaj wspierali. Kolejnymi zawodami, w których startowałem, był mecz Speedexa Ligi, już na naszym torze tutaj w Lesznie. Jechaliśmy z Rowem Rybnik, zawody się zakończyły po ciężkich bojach wynikiem remisowym 45-45, więc wywalczyliśmy ostatecznie jeden punkt. Oczywiście apetyty były na więcej, bo wiemy, że Beniaminek z Rybnika, jak często bywa, nie ma łatwego zadania i tak liczyliśmy na to, że uda się wywieźć dwa punkty tutaj z tego spotkania, ale oni tutaj naprawdę postawili się dosyć mocno i praktycznie w końcówce ledwo ten remis udało nam się wyjechać, więc to było trudne spotkanie, zresztą jak wszystkie w tym roku dla nas, może poza Grudziądzem, więc ten remis ostatecznie nas cieszył, bo wywalczyliśmy go chyba, akurat ja jechałem w 15 wyścigu, z tego co pamiętam, i przywieźliśmy tam chyba wynik 4-2, czy 4-2 chyba, bo dwa punkty były straty, czy 5-1? Nie, 4-2. Tak, 4-2. Tak, i wygraliśmy to spotkanie. I zremisowaliśmy to spotkanie. Tak. No i w tym ostatnim wyniku zadecydowaliśmy, wyrwaliśmy jeden punkt chłopakom z Rybnika, więc szkoda, że tylko jeden punkt, ale no w takiej sytuacji, jakiej jesteśmy, być może to jest aż jeden punkt. Musimy skrupulatnie zbierać punkt do punkta, co mam nadzieję, że ostatecznie nam da walkę o medale, czyli zakwalifikujemy się do playoffów. Bo jakby nie patrzeć, wszystkie drużyny do tej pory tracą punkty. Nie tylko my, tylko każdy gdzieś tam potracił. Taką drużyną, która tutaj wiedzie prym, na pewno są gorzowianie, którzy spisują się wyśmienicie w tym roku i nie jest łatwo z nimi rywalizować, a pozostałe zespoły, no gdzieś tam zawsze, gdzieś tam komuś się noga powinęła, więc tak samo jak i nam. I wszyscy mamy tak naprawdę szansę na to, żeby o te playoffy powalczyć. No ja w tych zawodach zdobyłem punktów 10 plus 1 bonus, więc kolejny dobry występ. Wiadomo, zawsze może być lepiej, bo 10 punktów to nie 15. Bonusy, owszem, fajna rzecz. Uważam, że mają większą wartość tak naprawdę niż same punkty, no bo czasami ciężar walki o te punkty bierze właśnie ten zawodnik, który przywozi dwa z bonusem, niżeli ten, który prowadzi, więc ja ten punkt bonusowy również w tym meczu zdobyłem, więc przywiozłem tych punktów 11. Znaczy to, no kurczę, no kojarzy mi się, że jakieś 3 lata temu, więc tak mi się wydaje, że to już będzie 3 lata. Więc 10 tysięcy tutaj followersów i śledzących mnie na Instagramie to jest całkiem fajna liczba w przeciągu tych 3 lat. Mam nadzieję, że ta liczba w przyszłości sięgnie tej samej liczby, która jest na Facebooku, więc pracujemy, staramy się, robimy wszystko. Na Instagramie możecie znaleźć więcej niż na Facebooku, bo staram się dodawać tam zdjęcia nie tylko te, co są na Facebooku, ale również bardziej prywatne, gdzieś z podróży, gdzieś staram się to rozdzielać, więc opłaca się śledzić Instagrama, więc follow me i czekam na Was tam. Po zawodach z Rybnikiem na naszym torze udałem się w następnej kolejności na turniej do niemieckiego Teterowa, na Wofa Pokal Teterowski. Są to zawody indywidualne z fajną stawką. Udało mi się stanąć na podium w tych zawodach na drugim stopniu, więc całkiem udane zawody w moim wykonaniu. Nie udało mi się w finale wygrać z Bjørnem Petersenem, który tego dnia był naprawdę bardzo szybki i nie do ugryzienia, można powiedzieć. Ja byłem drugi, więc również jestem zadowolony. Woka Pokal Teterowskim. Już miałem okazję któryś raz rzędu startować, ostatni raz chyba 3 lata temu, więc na tym torze już byłem.
No i całkiem fajne, sympatyczne zawody przy dużej publiczności niemieckiej, która była głodna żużla. Pogonia Leszno, GKM Grudziądz. Wynik spotkania zakończył się dosyć dużą różnicą punktową, z czego oczywiście jesteśmy zadowoleni, bo wygraliśmy 55-35. Całkiem udane spotkanie w moim wykonaniu. Oczywiście apetyty były jak zawsze na więcej, no bo jakby było 15, no to byśmy tutaj mieli lepsze humory, ale jest 10, trzeba brać też czasami to, co jest. Zdecydowanie brakowało mi prędkości, co było widać pewnie na torze. Nie miałem tej swobody odjeżdżania rywalom i to troszeczkę mi przeszkadzało, ale później po meczu już tą prędkość znaleźliśmy, jestem zadowolony. W tym miesiącu również doszły do nas czapki, długo wyczekiwane przez nie tylko nas tutaj w teamie, ale również przez kibiców. Czapki występują również w sprzedaży, można je nabyć w sklepie Unii Leszno, w galerii Leszno, więc kto ma ochotę i komu się podoba, no to zachęcam do zakupów. Cena bodajże chyba 89 zł, więc kto ma chęci, komu się podoba, zachęcam do zakupów i do tutaj wspierania mnie. Miło mi bardzo, kiedy widzę właśnie na trybunach gdzieś tam, jak kibice się utożsamiają ze mną, noszą czapki. Wiem, że wtedy są ze mną i tutaj się w taki sposób identyfikują, więc cieszę się niezmiernie i zachęcam do zakupów. Maj to miesiąc startu Ligi Szwedzkiej. Ja również miałem okazję w trzech meczach wystartować. W pierwszym meczu w Kumli zdobyłem 9 punktów w czterech startach, więc całkiem też fajny wynik uważam. W drugim meczu pojechałem na ziemię Przemka Pawlickiego do Masarny Awesty. Nie był zbyt gościnny, bo chyba sam zdobył 12 punktów, a ja tylko 6 w 5 startach, więc mogło być lepiej, zdecydowanie. I trzeci mecz, który pojechałem w maju do mojej szwedzkiej drużyny, no to domowe zawody przeciwko Lejonen Gislavet. W tych zawodach zdobyłem 7 punktów w 4 startach, więc nie było źle, ale mogło być lepiej. Ogólnie Liga Szwedzka, uważam, że fajna liga, dosyć mocna, dobrze obsadzona. W każdym biegu mamy solidnych zawodników, z którymi trzeba rywalizować. Te tory są nieco inne niż nasze. Na naszych jednak te doświadczenie każdy z nas ma nieco większe, a na tych szwedzkich, owszem, jeździ się już sezon z rzędu, ale nigdy nie mogę się tak wgryźć, żeby przyjechać cały sezon, tak mecz w mecz, równo, tak jak jadę teraz chociażby w Polsce. Chciałbym, żeby w końcu to zaskoczyło, no bo no to jest druga liga, można powiedzieć, po naszej lidze, Speedway Ekstralidze, to żeby była ta regularność zachowana, jazdy i tak dalej, no to ta Liga Szwedzka jest jak najbardziej mile widziana. W moim wykonaniu mam nadzieję, że w końcu dobnę swego i znajdę klub, który zechce mnie, zobaczy mnie w składzie i będzie brał na każdy mecz. Mój team przygotował dla mnie oczywiście gard statystyk. Podobno jestem w dziesiątce najskuteczniejszych zawodników Speedway Ekstraligi. No, sympatyczna informacja. Chciałbym w takiej dziesiątce być zawsze, a najlepiej by było w piątce, a potem w trójce i na końcu być na miejscu pierwszym, ale małą łyżką to najbardziej smakuje, więc powoli spinamy się coraz wyżej, więc mam nadzieję, że w końcu z czasem to się być może też uda osiągnąć. Na ten moment bardzo cieszę się z tego 10 miejsca, bo jakby nie patrzeć, to jest odpowiedź na to, że zawsze chciałem być takim stabilnym zawodnikiem, który jedzie równo i w każdym spotkaniu dokłada dużej ilości punktów. W tym roku mi się to udaje, więc wszystko układa się po mojej myśli. Oczywiście jesteśmy na półmetku. Jeszcze przed nami druga część sezonu, która będzie, mam nadzieję, równie udana. W tym miesiącu reprezentowałem też również moją duńską drużynę z Outrup. Dwa razy jechałem. Jeden występ całkiem fajny, zwyciężyliśmy, drugi występ nieco gorszy. Czułem, że zawiodę moją drużynę, bo zdobyłem tylko 3 punkty, gdzie by się wydawało, że to jest liga nieco słabsza i tam o punkty trochę prościej.
Wcale nie. Duńscy zawodnicy, którzy jeżdżą na co dzień właśnie na to, że we Zbiergu, Wołtrup czy gdziekolwiek, naprawdę są wjechani w te tory i potrafią tutaj zdobywać punkty. Mimo że nie znamy ich nazwisk, to oni zasuwają. Zaczyna się Euro, więc mamy klimat. Tutaj typowo piłkarski, jest bramka. Może nie ma Roberta Lewandowskiego, ale jestem ja. Mam nadzieję, że to was również satysfakcjonuje. I zapraszam na konkurs. Osoba, która najbardziej zaangażowała się, ale już nie na Facebooku, a na Instagramie, dostaje nagrodę. Nagroda na waszym ekranie. To był drugi odcinek Zęgi na Tor. Mam nadzieję, że pierwszy wam się podobał i będziecie wracali i oglądali nas w kolejnych odcinkach.